Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, widzę, że zaczyna się robić ciemno, więc pierwsze co zrobimy, to pójdziemy w Kimę. I co? I myślę, że będziemy ruszać pozbyć się oblężenia orków zza bariery. Nie powinno nam to dużo czasu zająć. Mamy parę rzeczy w dzienniku. Do świtu możemy. Wynocha z mojego łóżka! No, tak czułam, że ktoś nas wyrzuci. Moi drodzy, jeżeli chodzi o rozdysponowanie punktów, to myślę, że na razie jeszcze z tym zaczekamy. Dlatego, że chciałabym się nauczyć zwoju deszczu ognia produkować, ale nie mieliśmy dostatecznej liczby wiedzy magicznej. Więc dlatego właśnie nie mogliśmy tego zrobić. Za niedługo myślę, że będzie to jednak już możliwe. Teraz tak, pytanie, którędy będzie nam najszybciej się dostać. Ja mam teleport oczywiście za barierę, ale tam będzie dosyć niebezpiecznie i lepiej po prostu tamtędy nie wchodzić i tego po prostu nie robić. Myślę, że jak przejdziemy tędy, to będzie lepiej. Tutaj w tej skale jakoby coś jest, ale nic nie widać. No i tak właśnie, moi drodzy, to się prezentuje. Także zaczekamy z tym. I teraz tak, tu była droga, ale chyba ona mnie nie interesuje. Wolałabym trochę inne przejścia. Chociaż kto wie, może to jest to właśnie, czego ja szukam. Nie, możemy spróbować tędy się wspiąć i wejść i zobaczyć, ale wydaje mi się, że to nie tu. Tam jakaś broń leży, podejrzewam, że spadła. Tu mamy jakieś jaszczurki czarne. I głównie jakieś kwarcyty i tak dalej, czyli to nie tutaj. Tu jest zawalone, jak widać. Ale dobra, przynajmniej parę ekspika jeszcze nam wpadło. Mamy sporo rzeczy do zrobienia. Zobaczymy, ile się uda dzisiaj. A my wejdziemy tędy. Powinno nam się udać dostać tam, gdzie chcę. No, ale zobaczymy. Oby się udało. Sprawdzimy. Dobra, jesteśmy w tym miejscu, gdzie chciałam. Powiem Wam, że próbowałam też poza odcinkiem wypróbować, jak działałoby nauczenie się broni dwuręcznej na dużo wyższym poziomie, typu na przykład do 100%, ale wydaje mi się, że w tej modyfikacji jest zbugowana ta broń, dlatego że tak jakby po wykonaniu pierwszego ataku moja postać nie chce już wykonywać ich więcej, więc to takie dosyć słabe jest. Jak widzicie, tutaj jest taki lasek w ogóle. No i tędy się zresztą dostaniemy do miejsca, gdzie chcę, i będziemy odbijać węgard od drugiej strony. Tam się, widzę, ganiają przeciwnicy ze sobą. Ale dobrze, wszystko w swoim czasie. Myślę, że w kolejnym odcinku, albo jeszcze w kolejnym, zobaczymy, uda nam się już wejść do Nordmaru. I pierwsze, co będziemy chyba robić, myślę sobie, to będziemy szukać Xardasania. Tak mi się wydaje, że to by było jak najbardziej wskazane. Wtedy byśmy się dowiedzieli tak naprawdę, co mamy zrobić i co on o tym wszystkim sądzi. Bardzo ważna postać i bardzo potrzebna nam. Okej, nie wiem, co to za bardzo było. Jak widzicie, tutaj też jest bariera i jestem ciekawa, czy ona zostanie zdjęta, bo tam są przeciwnicy normalnie. I rośliny tak samo. W ogóle też musimy znaleźć jeszcze jednego maga, bo ja ich znalazłam dwóch, a powinno być ich trzech. Także, żeby wykonać to zadanie. Jeszcze go nie mamy w dzienniku, ale wystarczy podejść tylko do Umricha i on nam to zleci. Także w sumie nie wiem, jak to będzie wyglądać. I powiem Wam, że najlepiej tych orków to z kuszy brać. Oni wtedy kompletnie w ogóle nie wiedzą, co się dzieje wokół nich. Ani trochę.
I są tak skonfundowani. Tam już mamy jakiegoś pułkownika. Dobrze. Tu jeszcze zbierzemy rośliny, których nie zebrałam. No i tam, jak widzicie, są przeciwnicy, tak jakby za barierą. Pytanie, jak się tam dostać. W sumie to ja nie wiem. Siema, panie pułkowniku. No, pułkownika też najlepiej skuszy, bo on zanim do mnie dobiegnie, to będzie po nim i on się nawet nie skapnie, że coś mu się stało kompletnie. No i tak sprawdzamy, czy gdzieś nie ma tego maga. Gdzieś powinien być, także trzeba poszukać. Dobra. Co tam, moi drodzy, u was? Ja dzisiaj nie poszłam na uczelnię, bo mi się nie chciało. Nie, no dobra, może nie tak do końca mi się nie chciało. Mam egzamin jutro i chciałam się pouczyć po prostu zamiast siedzieć na zajęciach, gdzie i tak w sumie nie mielibyśmy zajęć, tylko jest jakaś konferencja, gdzie mieliśmy iść wspólnie. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. O, ładne miksturki. Gdzie mieliśmy iść wspólnie z naszą panią doktor i w sumie uznałam, że chyba nie ma to jednak większego sensu dla mnie. Schowaj tą kuszę. No i tutaj też kuferek. Prawo, 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 prawo. 4 razy w prawo. Dobra. Nie marnujemy czasu. Tutaj nic nie ma, także możemy lecieć jeszcze dalej tam w Vanguard, czyli tutaj, szukając przy okazji ciała. Chociaż wydaje mi się, że ciała i tak będziemy musieli poszukać trochę gdzie indziej. Ewentualnie może w jakiejś chacie spalonej. Ewentualnie się poradzimy pana poradnika. Bo jak widać, tutaj są różnego rodzaju ciała. Oni mnie jeszcze nie widzą. Dobra. Niestety, jak ci elitarni strzelają, to naprawdę stanowią problem. Dobra, zobaczmy. Kolejny obywatel. Niestety też jest to dosyć tak zbagowane, że widzę, że niektórych nie da się przeszukać i to. Znaczy się, właśnie da się ich przeszukać, ale nie są podświetleni jako osoby do przeszukania i to może stanowić jakiś tam kłopot jednak. Dobra, i tutaj jak widzicie jest na przykład chata i tam są rzeczy, ale ona jest tak jakby za barierą i jestem ciekawa, czy my tam będziemy w stanie się w ogóle dostać. Jezu, zablokowałam się w jakimś dachu zawalonym. No, jak widzicie, sporo tych obywateli oberwało. Lewo, prawo, lewo. Super. Myślę, że dzisiaj cały odcinek znowu spędzimy na wybijaniu orków, niestety. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Tych ubrań też mamy bardzo dużo różnych, farmera i tak dalej, i tak dalej. No kurde, no od cholery, nie? Oj, okej. Ciekawa jestem, czy by się dało tam przeskoczyć. Raczej nie. Dobra, czyli tutaj kwestię miasta po drugiej stronie mamy już załatwioną. Nic już tutaj chyba nie ma. Tak mi się przynajmniej zdaje. No i tutaj będziemy mieli orków od razu na wejściu. Ten już do mnie będzie strzelał. No i teraz pytanie. Wiecie w ogóle, jaką mam taktykę i zastanawiam się, czy ona jest dobra. Nie wiem, co o tym sądzicie. Zresztą spróbujemy to zrobić w praktyce. Gdyby tak rzucić na większą liczbę orków bryłę lodu, a potem deszcz ognia. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale jeżeli to by zadziałało, to mielibyśmy dwa OP-czary, które działają w jednym, tak jakby. Armia Ciemności w sumie też mogłaby mi trochę pomóc, a w sumie dlaczego by nie?
Myślę, że możemy sobie pozwolić na trochę szkieletów. Czego tu już? No Boże, oni są jednak słabi bardzo. Słabo. Nie, armia ciemności sobie nie radzi. Kompletnie. Schowaj to. Dobra, czyli wiemy, że Armia Ciemności to jest akurat dziadostwo. Gejzer, zobaczymy. No nie. Lodowej fali mam bardzo dużo, także moglibyśmy spróbować. Many mamy ile? Mało. Tak dużo zużywa lodowa fala, czy mi się wydaje? Znaczy się ten. Kurde, a może? Powiem wam, że nie wiem. Dobra, zróbmy tak. I teraz byśmy rzucili właśnie tą falę mrozu. Niech oni się na mnie rzucą. I teraz deszcz ognia. Chyba to nie zadziałało tak, jak chciałam. Oj, zdecydowanie nie zadziałało tak, jak chcieliśmy. O matko, nie, nie, nie przeżyjemy tego. Nie ma opcji, co wy? Chociaż widzę, że ten ork sobie całkiem nieźle radzi z tej kuszy. Ogółem poszło całkiem nieźle, ale spodziewałam się dużo lepszych efektów. Dużo lepszych. Niedobrze. No, ale kto nie próbuje, ten no. Jak nie spróbuje, człowiek to się nie dowie. Przynajmniej troszeczkę nam się tutaj uluźniło z tych orków. Znaczy, troszeczkę to jest bardzo dobrze powiedziane. Ale chyba całkiem nieźle jednak, mi się wydaje. Dobra, ogółem jestem zadowolona z tego, jak nam idzie. Chociaż spodziewałam się, że będzie dużo lepiej. Ale nie można mieć wszystkiego w życiu, nie? Czy tam jakiś ork spadł na dół do wody? Ano, spadł. Trudno. No i tutaj mamy kolejną znowu ekipę. Tego elitę to jest podstawa pokonać. Kurde, nie? Ale powiem wam, że mimo wszystko spoko mi się tutaj, o matko, podoba tutaj, jak to wygląda. Tamtego trafiłam, co ciekawe. Ten kurna wyszedł z tej wody. Tutaj, co ciekawe, jest jakieś przejście w ogóle. O!
Chrząszczyki prawdę ci powiedzą, co? Wiecie co? Wejdziemy tam, ale po pokonaniu tych orków. Muszę pamiętać, żeby tutaj wejść wyżej. Dobra. Lecimy dalej. Wiadomo, że kusznicy to jest najgorsze, co może być. Kurde, nie chciałam mikstury na manę. Ale oni poczekają. Jeszcze... Dobra. I teraz ty jeszcze zostałeś. Dobranoc. Nie wiem, ile mamy bełtów, ale wygląda na to, że całkiem nam idzie to sprawnie. No i tutaj byliśmy. Tam jest droga do Nordmaru. Także jak widzicie, zrobiliśmy jedno wielkie kółeczko. Spoko. O, już mi poznikały ciałka? Szybko. Tylko się oddaliłam na dosłownie kawałeczek. No, ale dobrze, może być i tak. I teraz tutaj będziemy mieli najgorsze sytuacje ever. Ten pułkownik to chyba w ogóle nie wie, co się stało. Tam jest ten elitarny, co strzela, także trzeba się trochę... wymanewrować. Dobra, kolejny poziom. Zauważyłam, że im bliżej się stoi, chyba, tym są wyższe obrażenia, albo mi się tylko zdaje. Nie wiem. Ale jak widzicie, jest całkiem przyjemnie. Zrobiła nam się gra pod kuszę z tego wszystkiego, jak widać. Tam by wypadało z deszczem ognia się wpierdzielić na dół. Dobra, będziemy jechać tymi 140-kami. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Dobra. Poszło całkiem przyzwoicie, myślę. To jest ork szaman, więc to nie będzie takie proste. Trzeba zrzucić to ze dwa razy, albo i nawet ze trzy. O matko. Nie zdążę. Niestety nie zdążyłam. Kurde, no bo ten szaman, nie? Wiecie, jak to jest z tymi szamanami pieprzonymi? Szczególnie jak mają tchnienie śmierci. Chyba mi grę wywali. Albo i nie. A jakby tak tego szamana wysnajpić? Co myślicie? Chyba damy radę. Dobra, nie udało mu się wyleczyć, także to już jest dla nas jakiś tam plus. Teraz jeszcze ciebie wystrzelać. No i myślę, że jak się doleczymy trochę, to możemy tam ruszać. Dobra, jeszcze ze dwie miksturki. Powinno wystarczyć. Ja mam chyba many odpowiednią ilość na trzy. Tak. No to lecimy jeszcze raz, bo nie ma szamanów. A jednak jest. Niedobrze. Kurde, więcej ich tu jest niż myślałam. A możliwe, że damy radę. Nie, nie damy rady. Niestety, ale szamani robią rozrubę. O Boże. Trochę nam schodzi. Tak wiem, powtarzam się. Kurde, no szamanów trzeba wykończyć. Bez tego nic nie zrobimy.
Ewentualnie sobie ich trochę tutaj właśnie powykańczać jak najbliżej siebie. Tamci to mi mało robią z tej kuszy. Ewentualnie zajść tutaj od tyłu. Myślę, że możemy sobie spróbować tędy zejść. I tędy. Jeszcze raz. Któryś rzucał tchnienie śmierci. A, bo wiecie co, bo ten szaman to przeżył. Dobra. Teraz będzie najgorzej. Jeszcze jeden. Dobra. Uff. Było dosyć intensywnie. Okej. Okay. Ale jak widzicie, radzimy sobie. Powiedziałabym, że jesteśmy przezajebiści. W sumie. Także się cieszę, że nam tak dobrze idzie. Szaman jest padnięty. Teraz ciebie dobijemy. Teraz jeszcze was. Teraz jeszcze ciebie tu. I ciebie. I ciebie. I odbiegniemy dosłownie kawałeczek. Oni zaraz to schowają oczywiście, no bo... Nie będzie im się opłacało tego używać. Dobra. No dawaj, strzelaj. Niedobrze. Możliwe, że szaman zaraz się... Trzeba z slalomami biegać. I zrobimy odwrót, bo tam strzelają też dalej z kuszy. Dobra. I dobranoc, i jeszcze raz pełnia życia, i jedziemy. Tutaj dosłownie jacyś pojedynci orkowie zostali, mi się wydaje. Czy może za dużo powiedziane? Schowasz to, czy nie? Dobra. Wystrzelani jak kaczuszki. Tam se tańcują. Okej, okay, wyleczymy się na szybko jeszcze. Śmiesznie to wygląda na przyspieszeniu, jak tam ork tańczy. Ile mamy deszczu ognia? Jeszcze, bo jestem ciekawa. Bo jak dużo, to możemy tam rzucić jeszcze na zakończenie. 5. Szczerze? To chyba możemy zaszaleć, bo i tak jak się nauczymy robienia zwojów, to... będziemy mogli mieć ich więcej. I jeszcze taką... I sejwik, i lecimy. Gorzej, że tam widzę tych.
szamanów. Okej, okay, teraz się trochę jednak wycofać trzeba by było. Dobra. Jak widzicie, się udało. Ten jeszcze będzie próbował sobie po prostu iść stąd, ale mu się nie uda. Najważniejsza rzecz to mamy... Gdzieś tu był przywódca, widziałam. Chyba. Czy nie? Tu był, dowódca. Super. No i tutaj mamy jeszcze skrzyneczki z rudą. Zarąbiście. Pięknie. No to jak widzicie, mamy oblężenie tutaj odbite. Jeszcze ruszymy tam, gdzie te chrząszczyki mi wskazywały drogę, bo jestem bardzo ciekawa, co tam jest. Już tam widziałam jakieś itemy, ale jestem ciekawa jeszcze bardziej teraz. Dobra, teraz dziesiąteczka i przemiana w chrząszczyka. Mam nadzieję, że mam, bo jak nie, to będzie mi bardzo przykro. Obyśmy mieli. Przemiana w chrząszcza, będzie gdzieś na dole pewnie. Mam jedną ostatnią przemianę. Kurde. Dzień dobry. Tutaj jak widać są to pielczyki. Jest mikstura chyba do siły, wiecie? O, tutaj da się wpłynąć z tego, co widać. No ale po co to robić, jak możemy... w ten sposób, no nie? Dobra. Tak jest, eliksir siły, esencja, kiepski miecz półtora ręczny, ciężka kusza i dwa bełty. Eliksir siły się oczywiście wypije. Super. I jeszcze ten kiepski miecz byśmy sprawdzili, tak z ciekawości, tylko 90 i 95 wymaga siły. Zobaczymy, gdzie wypłynę. Kurde, ej, duży tunel. Nawet bardzo. Okej, jesteśmy tutaj, dobra. No, powiem wam, że nie spodziewałabym się, że tutaj coś takiego w ogóle będzie. No to co, myślę, że wracamy do Kobryna. Powiedzieć mu, że jest odbity już węgard cały. Tutaj tylko sobie wyjdziemy na najbliższy brzeg. I do węgardu. Mamy tak, do miasta węgard Królewskiego Zamku. Hej, ty. Orkowie zostali rozbici. Co? Chcesz powiedzieć, że pokonałeś całą armię, która oblegała nasze miasto? Tak. Istotnie, ciebie przysłał sam Inous. Inaczej nie mógłbyś dokonać takich czynów. Weź to złoto. Zasłużyłeś na nie. Wywołałeś u orków ogromne przerażenie, haha. Jestem pewien, że Khan, wielki wódz orków, dostanie furii, kiedy się dowie o porażce swojej armii. Dobra, ucieczka z więzienia, zabłąkane owce, to na razie te zadania olejemy. Ja potrzebuję iść w Kimę, bo mamy mało HP, plus chyba się będzie robił jakiś pewnie wieczór, także nie ma co, wiecie, czekać do świtu. I tak, i co my robimy? Mamy tą karawanę orków i mamy bandę Ortegi, także chyba od tego byśmy zaczęli, myślę sobie. Czyli do wieży strażniczej w Faring. Siemanko. I ruszamy przez pole bitwy.
Czyli tędy. Nordmar, no tak, wiem. Właśnie tutaj mi zależało, żeby się dostać. Zacznijmy od tych ścierwojadów. Tutaj raczej roślin nie będzie żadnych, no bo... Sami widzicie, że kurczę, no... Wyjałowione to wszystko jest. No i dobra. Kolejny poziom znowu. Ilość punktów jest zatrważająca, którą mamy. No i jeszcze musimy wejść kawałek wyżej. Dobra, już jestem. Tak mi się mocno kichło, że o Boże. Ale tak to jest, jak jest się delikatnie zakatarzonym i to słychać, prawda? Lecimy. Mamy tutaj jakieś rośliny albo coś w tym stylu? Nie. No to nie, to lecimy tędy. Dobra. Jak widzicie, rozpruwacze są silniejsze niż były wcześniej. Ale na szczęście my już jesteśmy odporni na truciznę. Aż mi się myszka przestała chcieć kręcić. Okej, już. Cieniostwora, to akurat sobie zbierzemy rzeczy. Tutaj jakieś pojedyncze grzyby, to już nie będziemy tego zbierać. Dziki orkowy pies. No to już znaczy, że jesteśmy chyba stosunkowo blisko miejsca, gdzie powinniśmy być. Tam są orkowie, także tutaj myślę, że zadziałamy po prostu z deszczem ognia, żeby było szybciej. Jeszcze raz. Nawet jeszcze raz. I dobranoc. No i dobra. Pozbieramy z nich, co możemy. Dzięki temu będziemy mogli potem kontynuować wątek fabularny. Superowo. No i mamy zamknięte skrzynie z rudą. Chyba dwie albo jedną. No i spoko. Jeszcze jak przy okazji tutaj jesteśmy, to się zajmiemy bandą Ortegi. Powiem tak, przez cały ten las nie będziemy chodzić, bo tutaj jakichś bardzo dużych odkrywczych rzeczy to w sumie nie ma. Zobaczmy. Jest drzewiec. Tam jest Zak. No i właśnie Zaka potrzebujemy dorwać. Dotrzeć do niego. Tylko tak, zmienimy sobie na jakiś obuch. Bo... Będzie nam potem trudno. Mamy. Dobra, rozwalił się nam. Możemy chwilę pochodzić z tym toporkiem. Nic nie stracimy za bardzo. Dobra. O nie, tam będzie wiecznie umierał ten zębacz teraz. Dobra. Dobra.
Powiem wam, że tutaj jest bardzo dużo expa ogólnie i... Widzicie ile dzików? Dobra, ale ja chyba ominęłam wejście. Ha. Tutaj było to. Tu jest jakaś krzupica jeszcze i chyba ona mi powinna pomóc. Zlokalizować. Tam też można wejść na górę, ale tam jest tylko cieniostwór. Tutaj jest. Widzicie, że jest bardzo poważnie schowane przejście. No ale my lecimy tutaj teraz. Witaj, nieznajomy. Przychodzisz w samą porę. Witaj. Kim jesteś? Nazywam się Zak. A ty kto? Nazywam się Roland. Uciekasz, prawda? No cóż, to chyba nic dziwnego w tych niespokojnych czasach. Co tu porabiasz? Szukałem kryjówki, bo orkowie deptali mi po piętach. I znalazłem, nawet bardzo dobrą. I nikt nie zgadnie, gdzie jest ukryta, haha. No, ja. Powiem ci. I tak nie znajdziesz tej kryjówki. Znalazłem kryjówkę bandyty Ortegi. Kryjówkę Ortegi. Tak. Prawdopodobnie wiesz, że został zabity przez jakiegoś typa. Ten nieznany nikomu typ znalazł Ortegę i jego bandę w ich kryjówce, po czym zabił go oraz wielu jego ludzi. Pozostali bandyci uciekli i schowali się gdzieś w górach. Ale miejsce ich kryjówki było nieznane, aż do dziś. Jesteś pewien, że to kryjówka Ortegi? Tak, znalazłem kilka wskazówek, które wyraźnie potwierdzają, że to jest były obóz Ortegi. I nie tylko to. Prócz tego, znalazłem też łupy, które ukrył Ortega. Co na to powiesz? Robi się ciekawie. Ale po co mi to wszystko opowiadasz? To proste. Sam nie jestem w stanie zabrać tego całego dobra. Prócz tego, kilka zębaczy panoszy się w tej jaskini. Trzeba uwolnić jaskinię tych stworzeń. Potrzebna mi pomoc. Mogę ci w czymś pomóc. Naturalnie, możesz mi pomóc. W każdym razie, sam nie dam rady tego zrobić. Chodźmy. Pokażę ci drogę. Dobra, no to lecimy w takim razie. Tutaj jest tylko parę takich raczej zbędnych roślin, mi się wydaje, także... Chyba nic wartego raczej naszej uwagi. Ewentualnie jeszcze tam potem sprawdzimy, czy nie ma jakiegoś szczawy królewskiego, bo może ewentualnie być, ale chyba nie. Dobra, robimy save'a, bo się przyda. Jesteśmy na miejscu. Witaj w obozie Ortegi. I zanim zapomnę, pozwól, że przedstawię ci moich przyjaciół. Bandyci. Jesteś z bandy Ortegi. Teraz cię dorwę! Ale dlaczego? Co by ci tu powiedzieć? Ponieważ chcemy cię oskubać, to wszystko. A ponieważ wiesz o naszej kryjówce, nie możemy zostawić cię przy życiu. Dobra, wycofamy się trochę. Rabusie w tym modzie mają to do siebie, że są naprawdę mocniejsi od orków. Co zresztą widać. No i dobra, kryjówka Ortegi, banda Ortegi. Dobrze. No i co, szczerze mówiąc, nic tutaj więcej poniekąd nie ma. Także... Tak, żeśmy sobie tylko przyszli w góry i już. Tam mieli jakieś itemsy, ale to nam niepotrzebne.
A tam są pełzacze na dole. Ciekawym jak tam zejść. A gdyby tak zeskoczyć i zobaczyć. No dawaj. Tutaj chyba było jakieś normalne zejście, ale nie przyuważyłam. Spróbujemy najpierw wejść na górę. A potem spróbujemy zejść. A, tędy było normalnie zejście takie. Dosyć wąskie. No dobra. Może być. Zobaczymy, co tu można znaleźć na dole. Możliwe, że coś fajnego będzie. Tutaj tylko zrobimy save'a, żeby się nie spieprzyć na dół. Ok, jakieś fajniejsze rzeczy, typu czary i tak dalej. Bardzo dużo cieniostworów jest na dole. Ciekawi mnie w sumie, co one mogą pilnować. Wiecie, cieniostwory to nie jest dla nas problem, ale widzę jakieś fajne rośliny. Chyba widzę smoczy korzeń. Ale możliwe, że będą jakieś stałe mikstury, bo wejście tutaj nie jest takie oczywiste wcale. Czy on mnie ugryzł przez... Chyba tak. Chyba tak właśnie było w istocie. Miałam powiedzieć, że tutaj jest chyba jakiś skarb, ale to nie jest skarb, tylko krew po prostu. Smoczy korzeń. Bardzo łatwo przewidzieć, kiedy zaatakuje ten cieniostwór, bo się wtedy gra ścina. Dobra, tam. Ja lubię takie miejscówki. Robimy save'a i patrzymy dalej, co tutaj jest. Na spokojnie przez taką jaskinię mogłoby być gdzieś przejście. I tu gdzieś wyszliśmy. W tym lesie. Dobrze mówię? Chyba tak. Bo słychać wilki, więc... Jesteśmy w tym lesie z powrotem. Tutaj są szczawie królewskie w tym lesie, ale szczerze mówiąc nie chcę się za nimi uganiać, bo bardzo dużo tutaj trzeba chodzić. Dobra, tego ognika to na końcu chyba zmieciemy. Dobra, teleportujemy się stąd. Chyba mnie wilk ugryzie w tyłek. Trudno. Do obozu buntowników Faring chyba. Trochę mnie pogryzł. Ale no ja przyszłam tutaj głównie do Aidana już mu powiedzieć, że karawana orków jest pokonana. Witam. Niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Pozbyłem się orków. Dziękuję ci. Gdyby nas odnalezieli i wezwali posiłki, byłby z nami koniec. Potrzebujesz złota. W czasie naszych rajdów zdobyliśmy go sporą ilość.
Mogę dać ci 300 sztuk złota. Oczywiście. Złoto zawsze się przyda. Myślałeś o tym, aby zwerbować więcej ludzi? Oczywiście, że tak, ale to beznadziejne. Skąd miałbym tych ludzi wziąć? Orkowie wielu zabili, a ci, którzy ocaleli, uciekli albo się ukryli. Mogę się tu trochę rozejrzeć w okolicy. Być może, znajdę kilku ludzi. Hm, cóż, w porządku. Ale nie chcemy stracić nikogo innego. Uważaj, by nie złapali cię orkowie. Będę ostrożny. Ilu ludzi wam trzeba? Cóż, a ilu ludzi jest potrzebnych, by pokonać przywódcę orków? No, armii to ci nie zbiorę. Nie, oczywiście, że nie. W tej okolicy nie znajdziesz tak wielu ludzi. I szczerze mówiąc, będę zadowolony, jeśli przyprowadzisz przynajmniej kilku. Zobaczę, co da się zrobić. Życzę ci powodzenia. Twoja pomoc nie pójdzie na marne. Obiecuję ci to, mój przyjacielu. No to dobra, to mamy w takim razie to. Ucieczka z więzienia, zabłąkana owca. Wiecie co? Tepniemy się do zamku. Bo chciałabym na pewno iść do Wielanda wreszcie, bo mam dla niego paczki z bronią. A my w sumie nawet jeszcze ani razu z nim nie rozmawialiśmy. Hej, ty. Witaj. Kim jesteś? Nazywam się Wieland. Jestem kowalem króla. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Ach, Albatros. Nasz ostatni statek. Dobrze pamiętam, jak na nim Lord Baldwin nas opuszczał. On był naszą ostatnią deską ratunku. Ponieważ wróciliście, sytuacja już nie wydaje się tak beznadziejna, jak myślałem. Cieszę się, że Lord Baldwin i jego ludzie wspierają nas w tym trudnym czasie. Dlatego serdecznie witamy. Coś jeszcze? Ach, nawet nie pytaj. Wszystkiego brakuje. Słyszałem, że dostarczyłeś rudę. To bardzo dobrze. Jednak wciąż potrzebuję dużo żelaza do robienia bełtów i broni. Gdybyś tylko mógł pozbierać broń, która poniewiera się po całym mieście. Słyszałem, że orkowie zbierają broń poległych i przechowują w domu. Gdybym miał 20 paczek broni, miałbym na jakiś czas dość żelaza. Ale kto podejmie się takiego zadania? To zbyt niebezpieczne. Przyniosłem ci paczki z bronią. Co? No rzeczywiście, 20 paczek broni. Nawet nie wiem, co powiedzieć. To wspaniale. Nareszcie mam wystarczającą ilość żelaza, aby zacząć robić bełty i broń. Dziękuję, przyjacielu. Weź te 300 sztuk złota. Zasłużyłeś na nie. Dobra, powiem tak, idziemy jeszcze się przejść na chwilę do miasta, bo cały czas mi brakuje jednego maga. Listu od jednego maga, od tego na M, bo nie mamy. I szczerze mówiąc, byłam pewna, że go przeszukiwaliśmy, ale nie, chyba nie. Chyba go tylko po prostu widziałam. Albo mi coś takiego tylko mignęło. Także musimy się rozejrzeć jeszcze tutaj po mieście i zobaczyć. Bo te ciała już na bank właśnie poznikały. No, ale mamy lokatora, więc powinien mi w tym jednak pomóc. Tak mi się przynajmniej zdaje. Jak widać, nie byliśmy wszędzie też, więc... Bądź co bądź, możliwe, że coś po prostu mnie ominęło. Bo jednego maga znaleźliśmy w domu, jednego na placu. Oni powinni mieć listy właśnie przy sobie. Tu był ten jeden gościu, który był żywy. O Boże, ale śmiesznie jest pod F-ką mieć widok z kamery, nie? Tutaj jest chyba ostatni, Mardek, no właśnie. Na razie nie będziemy czytać tych listów, bo i tak musimy to zrobić dopiero po rozmowie z Umrichem. Także chodźmy do niego. Królewski zamek. I to będzie jeszcze jedno zadanie, które zrobimy dzisiaj.
Tak, na szybko i będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Tu jest ten Umrich, tak. Zaczekaj. Nie wybierasz się do miasta. Dlaczego pytasz? Po tym, jak orkowie zaatakowali miasto, nie wiemy, co się stało z naszymi braćmi, którzy tam zostali. Chyba nie sądzisz, że im się coś stało. Oczywiście. Ale chcielibyśmy mieć pewność co do ich losu. Kogo szukacie? Naszych braci, Mardeka, Ordonalisa i Senariusa. Prócz tego, szukamy cennej księgi o magii, którą jeden z nich miał przy sobie. Ta księga, to elementarna magia. Księga zawiera potężne zaklęcia i miałaby nieodwracalne skutki, jeśli by wpadła w ręce naszych wrogów. Rozumiem. No dobrze, będę miał to na uwadze. Dziękuję. Twoje starania nie zostaną niezauważone. Hojnie cię wynagrodzę, jeśli poszukiwania będą udane. Obiecuję ci. Dobrze. Jak rozpoznam magów, jeśli będą już martwi? Każdy z magów ma przy sobie list. Przeczytaj go, a wtedy się dowiesz, kim jest. Będę modlił się do Innosa, aby nasi bracia byli jeszcze żywi, choć to bardzo mało prawdopodobne. No tak, wszyscy trzej oczywiście nie żyją. I teraz tak, te notatki. Po kolei. My już dwa listy czytaliśmy, ale musimy je odhaczyć jeszcze raz w dzienniku, że tak powiem. Także wypadałoby to znaleźć. Gdzieś tutaj chyba będą. List Mardeka. Bracie Mardeku, zanim do nas wrócisz, to kup w mieście trochę ziół. Dziękuję, z wiarą w Innosa Umrich. To jest ten jeden, którego akurat nie czytaliśmy. Podręcznik o magii, tak przy okazji. List Ortodonisa. To już czytaliśmy. Tu są listy widzącego i scenariusz. I księga runiczna druidów w ogóle, też nie przeczytana przeze mnie. I gdzieś powinna być ta książka, co ten mag sobie życzył. Tutaj. Znalazłem wszystkich trzech magów. Niestety, wszyscy trzej zostali zabici przez orków. Obawiałem się tego. Przynajmniej teraz wiemy o ich losie. Znalazłem także księgę, której szukasz. Była przy Ordonalisie. Weź ją. Dobrze, że ta księga nie wpadła w łapy orków. To byłoby dla nas niepowetowaną stratą. Twoja odwaga i udzielona nam pomoc powinna zostać nagrodzona. Weź tę cenną miksturę. Z pewnością ci się przyda. Czy mogę jeszcze w czymś pomóc? Tak, możesz. Są trzy cenne posążki Innosa, które trzeba odstawić w bezpieczne miejsce, zanim do nich dobiorą się jacyś rabusie. Gdzie powinienem szukać? W okolicach Engardu jest kilka kamiennych kręgów. Tam znajdziesz posążki. Przynieś mi te relikwie, a znów otrzymasz ode mnie cenną miksturę. Oto mapa, która pokazuje kamienne kręgi. Niech cię Innos wspiera w poszukiwaniach. Dobra, brakuje nam jednego posążka, ale mapa się na pewno przyda. Kamienny krąg i... Jednego nie ma. To jest zwykła mapa Vengardu. Tak naprawdę. A nie, sorry, są trzy kręgi. Mi się wydaje, że my nie mamy spod tego jednego, co jest poza. Bo tam gdzieś ten posążek nie jest typowo w kamiennym kręgu, tylko gdzieś indziej. I myślę, że na samym początku się tam po prostu przeniesiemy. Także... Dobrze. Tu gdzieś było, że miasta królewskiego wieży z zewnątrz Vanguardu. Jak widzicie, tu by nas tepło bezpośrednio do tej jaskini i tutaj byłaby miazga z tymi orkami. Dlatego dobrze, że po prostu deszliśmy od innej strony i wybiliśmy ich. I teraz tak, to było gdzieś tutaj się szło. Tak, wiem, myśmy kończyć odcinek. No standardowo. Ze mną tak jest po prostu i już.
Podejdziemy tylko do tego kręgu i tam skończymy. A co to? Skrzynia z prowiantem. Myślałam, że skrzynia z rudą. Byłoby zarąbiście wtedy. Nie tędy. Jeszcze dalej. I tu. No i tutaj też oczywiście byliśmy już. No i tutaj mamy ten kamienny krąg. I tam, jak widzicie, jest jakieś stworzonko na dole. I tutaj by wypadało jakoś gdzieś sobie wpłynąć. Tylko chyba nie tędy. O, tędy. Super. O kurde, czy to jest ten? Magiczny łuk, pełnia życia, pełnia many, jest właśnie posążek, eliksir ducha. Także wiecie co, jeszcze pójdziemy mu szybko tego questa oddać. No i tak, w kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniem dla buntowników, żeby poszukać ludzi. Bo to jest bardzo istotna sprawa. I potem już będziemy mogli tak naprawdę wyruszać do innych miejsc. Hej, ty. Znalazłem 3 posążki Innosa. Bardzo dobrze. Dziękuję ci. Twoja odwaga i udzielona nam pomoc powinna zostać nagrodzona. Oto cenna mikstura, którą ci obiecałem. Dobra, eliksir zręczności dostaliśmy, więc od razu go pijemy. I teraz tak, moi drodzy, zostało nam królewskie szaty, to jest do wykonania na Tamorze. Cenna księga, Tamora, gra w kości z Francisem, to jest Górnicza Dolina, znaczy się Jarkendar. Droga do Górniczej Doliny to później. Zlecenie zarządcy. Potrzebujemy skrzyń z rudą. I pytanie, czy możemy gdzieś te skrzynki jeszcze dostać. Powrót poszukiwaczy to na razie nie. Proroctwo, to trzeba w Korinis do Abuina zagadać. Potężna broń na razie nie. Widzący nie. Nie, bo musimy znaleźć szpon Beliara. Poszukiwanie Xardasa to w Nordmarze. Gra w kości z Olbersem powinno się anulować, ale się nie anulowało. Owieczka nam została i ucieczka z więzienia. Te dwa questy zrobimy w kolejnym odcinku. Te dwa też zrobimy w kolejnym odcinku. Myślę, że na chwilę popłyniemy na Tamorę, żeby wykonać królewskie szaty, bo już będziemy mogli wtedy podróżować z powrotem. I myślę, że właśnie do Corinis, żeby wykonać proroctwo. I ja sobie zagram w kości z Francisem, żeby zrobić tego questa. Tak to się będzie, moi drodzy, prezentować kolejnym razem. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Jak widzicie, mamy 118 godzin na razie w gierce, także nie jest tragicznie. Tam coś jest na dole w ogóle. Dobra, bo się rozgadałam, miałam kończyć odcinek, ale zrobiliśmy przy okazji jeszcze 2 questy, także było, myślę, warto. Czyli mamy plan na przyszły odcinek i jak dobrze pójdzie, to jeszcze wejdziemy do Nordmaru. Dzięki Wam serdecznie za dzisiaj i zapraszam Was na subskrybowanie kanału, do komentarzy, do lajkowania filmu i na Discorda, link macie w opisie. Dzięki jeszcze raz i cześć!